Wiktoria chce jak najlepiej wypaść podczas rozmowy z mamą Jacka. Wierzy, że gdy kobieta ją polubi, nie będzie miała nic przeciwko, by dziewczyna spotykała się z jej synem. Telefonu Jacka dziwnie się zachowywał, więc musiałam sprawdzić, z kim pisze. I o czym chce pani rozmawiać? Zostaw mojego syna w spokoju, zrozumiałaś? Właśnie czegoś nie rozumiem. Jacek mi się podoba, a ja jemu. I może gdyby pani mnie bliżej poznała, to stwierdziłaby pani, że wcale nie jestem taka zła. Żarty sobie ze mnie robisz? Co to ma do rzeczy, jaka ty jesteś? Nie robię sobie z pani żartów. Chciałam po prostu porozmawiać o mnie i o Jacku. Nie będziesz się spotykała z moim synem, a ja o to zadbam. Myślę, że pani powinna dać mu więcej swobody. Będziesz mnie pouczała? Zapomnij o Jacku. Ale proszę pani... Słuchaj, jesteś głupia i do tego bezczelna. A mój syn nie będzie się spotykał z kimś takim jak ty. A teraz do widzenia. Ale... I wracaj do szkoły. Ale proszę powiedziałam, pani... Powiedziałam, wracaj do szkoły, zawołaj mi Jacka, bo chcę z nim porozmawiać. Ej, stary, ale akcja. Twoja mamuśka jedzie równo po Wiktorii na parkingu. Co? No, chodź, zobaczysz co? Sam. Pieprzysz. No mówię ci. Nie, co to niemożliwe. No naprawdę. Serio? No. Ty na co jest, gadałeś z moją mamą? Tak, gadałam z twoją mamą. No, ale dlaczego? No bo napisała do mnie SMS-a, czy możemy porozmawiać, to poszła. Tobie napisała SMS-a? Tak, wzięła mój numer z twojego telefonu. Jezu, to czemu mi od razu o tym nie powiedziałaś? No bo myślałam, że jak z nią porozmawiam, no to będzie inaczej, że wszystko zrozumie. Wiktoria, czy ona ci coś zrobiła? Braziła mnie i powiedziała, że nie mogę się z tobą spotykać i kazała cię zawołać. Nie, nie, dobra, tego już za wiele. Chodź, idziesz ze mną, chodź. Jacek jest wściekły. Chce, by mama przestała w końcu wtrącać się w jego sprawy. Powiedz mi, czemu? O co ci chodzi? Było mi nie mówić, że się umawiasz z jakąś kretynką? Nie mów tak o Wiktorii. A jak mam mówić? Wiktoria to jest świetna dziewczyna i bardzo mi na nie zależy. Ale ja nie chcę, żebyś się z nią spotykał. Ale ty nie masz nic do gadania w tej kwestii. Ja? Ja nie mam nic do gadania? Ja twoja matka? Tak, dokładnie. Dokładnie, bo mam tego wszystkiego dość. Czego? Tego, że za każdym razem musisz obrażać wszystkie dziewczyny, z którymi się spotykam. Wyzywasz je od idiotek, mówisz im, że są głupie i niedojrzałe. Mam tego po prostu dość. Ale Jacek, ja to robię tylko dla ciebie, zrozum. Żebyś nie zmarnował sobie życia z byle kim, tak jak ja z twoim ojcem. Wiktoria nie jest dla mnie byle kim. Nigdy nie zależało mi na nikim innym, tak jak na Wiktorii. I albo to zaakceptujesz, albo ja się wynoszę z domu. Zaczekaj, Wiktoria. Jacek. Przepraszam cię, że musiałeś tego słuchać. Żartujesz? Jeszcze nikt nigdy takiego czegoś dla mnie nie zrobił. Ale nigdy więcej nie musiał, ale... Chodź trochę dalej, nie chcę, żeby jak matka dostała spazmów.